Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to się stanie, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy się dziać to zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: to ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się. Gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach, to najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Oto słowo Pańskie. Drodzy w Panu bracia i siostry, tak bardzo apokaliptycznie dzisiaj te czytania zabrzmiały. Nawet ten psalm, który śpiewaliśmy: Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Nie wiem, czy jesteście gotowi na Sąd Boży. Ja czasami się zastanawiam, co by było, gdybym, no właśnie, położył się spać i nie wstał na przykład. Gdybym musiał stanąć przed Panem Bogiem, no i właśnie, musiał zdać sprawę, relację z tego swojego życia kapłańskiego. No, wolałbym nie. Wolałbym już troszeczkę pożyć, troszkę jeszcze się uświęcić, troszkę popracować nad sobą. Nie wiem, czy sobie takie pytanie zadajecie czasem, co to by było, gdyby na przykład Pan Bóg teraz przyszedł, zakończył ten świat, gdyby właśnie nastała ta apokalipsa, o której teraz właśnie tak czytamy w ostatnich dniach. Myślę, że nie jeden z nas by się przeraził, bo by sobie powiedział: proszę księdza, tyle planów, tyle marzeń niezrealizowanych jeszcze jest. No, trzeba by było jeszcze tutaj, no właśnie, dzieci albo wnuki wychować, na pierwszą komunię świętą pojechać do kogoś, prawda? No, mamy plany i mamy marzenia. I to, moi drodzy, dobrze, ale musimy pamiętać o tym, że nieustannie mamy być gotowi. Wszakże to do nas, chrześcijan, jest takie wezwanie skierowane: czuwajcie, czuwajcie. I myślę, moi drodzy, że w tym naszym czuwaniu to chodzi o to, żeby być po prostu wiernym Słowu Bożemu. Nie chodzi, moi drodzy, tylko i wyłącznie o to, żebyśmy uwierzyli w Pana Jezusa i tak z tradycji chodzili na mszę świętą, ale jednak poszli głębiej, poszli dalej. Czyli wsłuchiwali się w to pragnienie serca Bożego, w bicie Jego serca, no i poszli za tym, co On, moi drodzy, ma dla nas przygotowane. Żebyśmy po prostu byli Mu posłuszni. Bo to tak naprawdę przynosi takie pełne dostatku życie, pełne pokoju życie. Takie, no właśnie, człowiek może powiedzieć, że nie boi się niczego. Nie boi się śmierci, nie boi się prześladowań, wojny się nie boję, tak po Bożemu, bo po ludzku to każdy się jakoś tam boi. Nie boję się apokalipsy, no właśnie. Dlatego, moi drodzy, przychodzimy też na Eucharystię, aby karmić się Słowem Bożym i przychodzimy posłuchać kazań różnego rodzaju. I bardzo często my, kapłani, na tych kazaniach naszych mówimy o różnych zasadach, które Pan Bóg nam podaje. Nie wiem, czy kiedyś taki przykład opowiadałem wam. Być może tak, jak się powtórzę, to przepraszam. Otóż kiedyś słuchałem takiego świadectwa pewnego Amerykanina. Chrześcijanin, bardzo wierzący, chociaż nie katolik, to był jakiś protestant. I on, czytając Słowo Boże, czytał codziennie, doszedł do wniosku, że przez post Daniela, pamiętacie, taki post Daniela był gdzieś tam w Starym Testamencie opisany, na warzywach oparty, może uzdrawiać ludzi. No i generalnie uzdrawiał ludzi przez ten post Daniela, wyprowadzał z nowotworów, wiele ludzi wyprowadził właśnie tak z choroby i tak sobie pomyślał, że to jest w ogóle narzędzie w rękach Pana Boga. Jedna z takich zasad właśnie, które Pan Bóg dał w Piśmie Świętym. Ale pewnego dnia to było tak, że on sam zachorował na nowotwór i nawet ten post nie za bardzo mu pomógł, ale czytał Pismo Święte i widział, że tam są obietnice zawarte, żeby, no właśnie, w jakiś sposób, że Pan Bóg chce uzdrawiać nas po prostu. Tam jest czarno na białym napisane, że kto uwierzy w Niego, będzie uzdrowiony, kto właśnie przyjmie Jego. Jezus chodził, uzdrawiał kiedyś i chodzi, uzdrawia dzisiaj.
Więc co zrobił ten Amerykanin? Otóż schował się gdzieś tam, zaszył się gdzieś tam na osobności kilkadziesiąt dni i czytał Słowo Boże i wyszukiwał tych zasad. Co ma robić, żeby być uzdrowionym? I sobie wypisywał te zasady i wprowadzał w życie i przepraszał Pana Boga za to, że według tych zasad nie żył. I oczywiście było tych zasad wiele wypisanych, że trzeba prosić o Pana Boga o wiarę charyzmatyczną, czyli taką zdolną przenosić góry. Trzeba przebaczyć wszystkim, prawda? No i na przykład o sądzie też mówił, żeby nie sądzić innych, nie? O tym sobie dzisiaj w ogóle troszeczkę więcej powiemy. Ale ostatecznie stało się tak, że został po prostu uzdrowiony. Przyjął uzdrowienie od Pana Boga, bo wprowadził w życie to, co Bóg na kartach Pisma Świętego i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie mówi do ludzi, żeby tak ludzie żyli. I to było w ogóle dla mnie niesamowite, że Pismo Święte to jest księga życia, to jest prawdziwie księga życia. Facet został uzdrowiony, ponieważ wprowadził zasady, które były w tej księdze zapisane, są w tej księdze zapisane. Najważniejszą zasadą jest osoba Ducha Świętego, która została nam dana. I my, moi drodzy, my chrześcijanie, wszędzie, gdzie jesteśmy, mamy Boga obok siebie. Więcej powiem, w sobie. Jak jesteś ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Bóg jest w tobie. Bóg, moi drodzy, jest w tobie. I to jest, moi drodzy, bardzo ważne. To jest, moi drodzy, bardzo ważne. Ta jego nauka, tego Amerykanina, mi jakoś tak dużo dało do myślenia. I rzeczywiście, moi drodzy, tak jest, że gdybyśmy my, jako chrześcijanie, słuchali Słowa Bożego, a nie jakichś różnych dziwnych, no właśnie, dziwnych proroków tego świata, którzy nas zwodzą, jak to dzisiejsza Ewangelia według świętego Łukasza przestrzegała, nie dajcie się zwodzić, nie podążajcie za nimi, no to naprawdę żylibyśmy w jakimś takim Bożym pokoju. To żylibyśmy w Bożym pokoju. Ostatnio miałem taką trudną rozmowę. Pewna starsza pani, bardzo pobożna, w takim znaczeniu, że modliła się bardzo dużo. Wiecie, powiedziała mi straszne zdanie, które mnie troszeczkę wstrząsnęło. Powiedziała tak: proszę księdza, Pan Bóg mnie nigdy nie słucha. Nigdy mnie Pan Bóg nie słucha. No, on bardzo dużo się modliła w życiu. No to tak sobie pomyślałem, coś jest nie tak. Albo Pana Boga nie ma, albo jej modlitwa jest zła. Jednak obstawiam, że jej modlitwa była zła. Jednak jestem za tym. Bo, moi drodzy, coraz więcej widzę i coraz więcej słyszę świadectw przeróżnych ludzi, którzy mówią o tym, że Bóg działa, że Bóg uzdrawia, że Bóg błogosławi. Ale ludzie ci wszyscy, którzy tak mówią, czytają Słowo Boże i wprowadzają te różne zasady w życie. Przeróżne zasady, które tam są. Myśmy mówili o tych zasadach bardzo dużo już, na przykład o tym, żeby przebaczać, prawda, o tej wierze, pewnie sobie mówiliśmy. Natomiast, moi drodzy, jeśli chcemy żyć z Bogiem i chcemy mieć radość z tego, że jesteśmy katolikami, chrześcijanami, powinniśmy codziennie czytać ze zrozumieniem Słowo Boże i pytać Ducha Świętego, co to Słowo Boże do mojego życia mówi. I wiecie, ja sobie zdaję sprawę, że to jest trudne. To jest bardzo trudne. Ale jeżeli my, moi drodzy, nie będziemy żyli prawdziwą duchowością, nie będziemy żyli Słowem Bożym, to będziemy sobie wymyślali różnego rodzaju modlitewki. Na przykład, nie wiem, czy znacie, jest taka nowenna do Judy Tadeusza, którą trzeba wydrukować, a najlepiej przepisać ręcznie i porozrzucać przez 7 dni, albo przez 9, już nie pamiętam, po różnych kościołach. Nasz ksiądz proboszcz powiedział, że jak takie coś leży, a leży często w kruchcie naszego kościoła, no to wyrzuca do śmieci. To jest, moi drodzy, magia. Wiecie, się nie ma co dziwić, że jak ludzie mają takie magiczne myślenie, to Pan Bóg nie działa w ich życiu. Bo Pan Bóg nie odpowiada na magię. Pan Bóg odpowiada na wiarę, która polega na tym, że my słuchamy Jego słowa i pozytywnie odpowiadamy na Jego słowa. Ale uwaga, ja też wpadłem kiedyś w takie myślenie, że trzeba właśnie jakieś rzeczy porobić dla Pana Boga. Nie widziałem owoców. Ja też niemądrze żyłem przez wiele, wiele lat. Jako chrześcijanin, nawet na początku jako kapłan. Wymyślałem sobie różne sposoby dotarcia do Boga. A to jest tak niesamowicie proste. Tylko my sobie to komplikujemy. My to sobie komplikujemy i potem niestety żale, pretensje,
że księża mówią, że Bóg uzdrawia, że Bóg błogosławi, że Bóg jest miłością, a my tego nie widzimy. Proszę księdza, Bóg mnie nigdy nie wysłuchuje. Nigdy. I to jest, moi drodzy, coś, co mnie naprawdę wstrząsnęło. Dzisiaj chciałbym podać wam taką zasadę, kolejną, do tego, żebyśmy wprowadzali. Mianowicie zasada, która mówi o tym, żeby nie sądzić. Zasada z Pisma Świętego. Pozwólcie, że trzy fragmenty ze Słowa Bożego, które są bardzo, bardzo takie mądre i warte oczywiście, tak już powiedziałem, do wprowadzenia w życie, właśnie o osądzaniu. Dzisiaj wam powiem o tym, czym jest sąd, jak jest zły dla nas, chrześcijan, że my nie powinniśmy osądzać drugiego człowieka, ale też podam wam przykłady z Pisma Świętego, jakie złe skutki przynosi sąd, może złe skutki przynosić. Najpierw Ewangelia według świętego Mateusza, 7 rozdział. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Wiecie, często słyszę, że ludzie mówią, że Pismo Święte jest trudne. Czasem naprawdę tak jest, że człowiek nie rozumie, ale myślę, że to strasznie proste. Nie sądź, abyś nie był sądzony. Takim sądem, jak sądzisz, i ty zostaniesz osądzony. Zaraz zobaczycie, pokażę wam, że to naprawdę tak działa. List do Rzymian, 2 rozdział. Nie ma więc usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, który sądzisz, bo sądząc drugiego, potępiasz samego siebie. Przecież ty, który sądzisz, czynisz to samo. No właśnie. I list świętego Jakuba, ostatnie zdanie. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata lub osądza brata swego, siostry również, obmawia prawo i sądzi prawo. A jeśli sądzisz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Jeden jest prawodawca, jeden jest sędzia. Ten, który może zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego? No właśnie, moi drodzy, proste zasady, żeby nie sądzić. A to jest chyba, no właśnie, bardzo częste w naszym życiu, że my to tak robimy. Bóg, moi drodzy, ma prawo sądzić drugiego człowieka. On to na przykład pokazał Pan Jezus, kiedy, no wczoraj była taka Ewangelia, kiedy uboga wdowa, wczoraj jeszcze, kilkanaście dni wcześniej, chyba w niedzielę, kiedy uboga wdowa wrzuciła wszystko, co miała, 2 grosze do skarbony. I on ją osądził, Jezus, bo wiedział, co jest, uwaga, w jej sercu. On wiedział, co jest w jej sercu. Tak samo, co wiedział, co jest w sercu tych bogaczy innych, którzy rzucali z tego, co mu zbywało. Natomiast my ludzie nie wiemy, co jest w sercu drugiego człowieka. Więc warto, moi drodzy, się do tego sądu jakoś tak usposobić, żeby tego nie robić, żeby nie sądzić drugiego człowieka. A co, moi drodzy, przynosi sądzenie, osądzanie drugiego człowieka? Dwie historie z życia króla Dawida. Myślę, że znamy króla Dawida bardzo dobrze. Pierwsza historia związana jest właściwie z jego żoną Mikal. Jego żona Mikal. Pamiętacie taką historię, jak Arka Pańska w korowodzie, w procesji była przez króla Dawida prowadzona do tego miasta Dawidowego. No i król Dawid podskakiwał, tańczył przed tą arką, dziwnie się zachowywał, uwielbiał tańcem, prawda? Nawet gdzieś tam chyba był prawie rozebrany. Chyba był prawie rozebrany, no to nie jest ważne. Kiedy właśnie wszedł do domu, widząc król Dawida podskakującego, tańczącego przed Panem, wzgardziła nim w sercu. Mowa o Mikal. Dawid powiedział do Mikala: to przed Panem, który mnie wybrał zamiast twojego ojca i całego jego domu, ustanawiając mnie księciem nad ludem pańskim, nad Izraelem, tańczyłem i będę tańczył przed Panem, jeszcze bardziej się poniżę i będę mały we własnych oczach. A jednak w oczach służebnic, o których mówisz, będę otoczony chwałą. I uwaga, a Mikal, córka Saula, nie miała dziecka aż do dnia swojej śmierci. Była bezpłodna. I to Słowo Boże, ono pokazuje, jaka jest konsekwencja na przykład osądzania drugiego człowieka, nie? Była bezpłodna. Była bezpłodna. W ogóle to jest tak, że papież Franciszek ostatnio powiedział o takim kompleksie Mikal. To jest, powiedział odnośnie tych ludzi, którzy, chrześcijan, którzy hejtują, że się tak wyrażę,
tych, którzy właśnie uwielbiają w taki sposób inny, które my nie znamy, prawda? Bo my mówimy, że uwielbienie to jest tylko liturgia. Mamy rację, że jest najważniejszym uwielbieniem, największym, najpotężniejszym, ale nie tylko tak się uwielbia Pana Boga, prawda? Można uwielbiać tańcem, Pismo Święte o tym mówi. Dzisiaj jest tak, że jakieś wspólnoty uwielbiają tańcząc z takimi flagami. Ja w ogóle tego nie rozumiem. I tutaj nie będzie takiego czegoś w kościele u nas, ale no nie osądzajmy, prawda, takich ludzi. No właśnie, papież tak powiedział, że to jest kompleks Mikal w stosunku do tych ludzi, którzy osądzają wszystkich tych współczesnych uwielbiaczy. No właśnie. I druga historia, co robi sąd? Druga historia związana z królem też Dawidem. Otóż też tą historię myślę, że znamy, kiedy król Dawid, spodobała mu się Betrzeba, ona miała męża Uriasza. No i podstępem król Dawid on się przespał z tą kobietą, ale potem podstępem sprawił, żeby tego Uriasza zabili. No i wziął sobie tą dziewczynę, kobietę za żonę. No i Pan Bóg posłał do Dawida proroka Natana. No i Natan przyszedł i powiedział taką ciekawą historię, taką opowiastkę. W pewnym mieście było dwóch ludzi, jeden bogaty, a drugi biedny. Bogaty miał bardzo liczne stada owiec i bydła, a biedny nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą kupił. Żywił ją i chowała się razem z nim i jego dziećmi. Jadła z jego miski, piła z jego kubka, spała na jego łonie i była dla niego jak córka. Pewnego dnia przyszedł podróżny do bogacza, a ten zamiast wziąć jedną ze swoich owiec lub wołów, aby przygotować posiłek dla gościa, który do niego przybył, zabrał owieczkę tego biedaka i przygotował ją dla swego gościa. Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: na życie Pana. Człowiek, który to uczynił, zasługuje na śmierć. Powinien też oddać czterokrotnie za owieczkę, ponieważ uczynił to, nie okazując litości. Wtedy Natan powiedział do Dawida: to Ty jesteś tym człowiekiem. To Ty jesteś tym człowiekiem. No właśnie, i to było niesamowite. I moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, co się potem stało. Król Dawid przepraszał Pana Boga, upokorzył się. Pan Bóg powiedział mu, że ten grzech mu jest darowany, ale dziecko, które ci się urodzi, umrze. Nie? I dziecko, które mu się urodziło, umarło. Właśnie z tej kobiety Betrzeby. I słuchajcie, konsekwencje osądu są niesamowite. Ktoś mógłby powiedzieć, czy tak nie za ostro, proszę księdza. Tak, tylko że wiecie, te przykłady są ze Starego Testamentu. Wtedy jeszcze nie było Jezusa. My dzisiaj jako chrześcijanie możemy się odwołać do Jego krwi. Możemy iść do konfesjonału i powiedzieć: Panie Jezu, osądziłem brata, polityków osądzam, że lepszy jestem od nich, nie? Posądziłem księdza o coś, posądziłem jakąś, nie wiem, sąsiadkę. No właśnie, my się, moi drodzy, możemy oczyścić we krwi baranka i On wziął na siebie to przekleństwo, które jest związane z tymi różnymi grzechami, które popełniamy. Tylko właśnie, trzeba umieć się przyznać do tego, że my, jako chrześcijanie, potrafimy też czasem osądzić. Wiecie, tu jest bardzo, bardzo ważna rzecz, że jest jednak różnica między osądem a oceną, bo oceniać to powinniśmy i polityków oceniać, czy dobrze rządzą, i księdza, czy się dobrze modli, czy dobrze tutaj, że tak powiem, działa w kościele. No i nauczyciele oceniają, prawda, swoich uczniów. Jest bardzo subtelna różnica między osądem a właśnie oceną. Na czym ten osąd polegał, to myślę, że w tych negatywnych dwóch przypadkach gdzieś tam mogliśmy to wyczytać. Winien jest śmierć, tak? Jesteś nikim, jesteś szaleńcem, powiedział Mikal do Dawida, nie? To jest, moi drodzy, bardzo ważna zasada. Jeśli będziemy wyłapywać takie zasady ze Słowa Bożego, to będziemy potem oczywiście szli do konfesjonału i przepraszali Pana Boga za to. Bóg wszelkie konsekwencje grzechów zabierze z nas na siebie, a my będziemy mogli doświadczać mocy Jego Ducha Świętego. I będziemy widzieli, że te obietnice, których jest całe mnóstwo w Piśmie Świętym, całe mnóstwo uzdrowienia, przemienienia, błogosławieństwa różnego rodzaju, prawda, że to będzie na nas wpływało, bo nie będzie rzeczy, które będą nas blokowały. Grzechy nas blokują. Nieposłuszeństwo Słowo Boże u nas blokuje. No właśnie, jakaś taka fałszywa pobożność,
którą sobie wymyślamy, bo jest łatwiejsza, magiczna. No my tak ludzie mamy po prostu. Ja też tak miałem. I pewnie dalej coś tam mam z tej magicznej pobożności. Pan Bóg będzie mnie oczyszczał. No przez was, bo przyjdziecie do mnie, proszę księdza, widzę w taką i taką postawę w księdzu, nie godzi się, nie? To jest ocena. Mógłby ksiądz coś tam zrobić. Nie? Ale wiecie, to jest bardzo ważne, żeby umieć właśnie ocenić człowieka, jego zachowanie, upomnieć cztery oczy czasem, ale właśnie nie sądzić, zwłaszcza gdzieś tam na forum, zwłaszcza gdzieś tam przy innych ludziach. No właśnie, ten osąd nie do nas należy. Pan Bóg, moi drodzy, jest jedynym naszym sędzią. Oskarżycielem jest kto? Zły duch. To on będzie nas oskarżał. Więc my siebie nawzajem nie oskarżajmy, nie bądźmy jego sługami, złego ducha, tylko uczmy się od Słowa Bożego, tych wszystkich zasad, które no właśnie dają nam jakieś takie błogosławieństwo, dają nam to wszystko, co jest obiecane dla nas. A być może właśnie też jakieś uzdrowienie fizyczne stanie się naszym udziałem. O to, moi drodzy, prośmy. Abyśmy stawali się nieustannie takimi coraz lepszymi naśladowcami Jezusa. Abyśmy nie tylko podziwiali Jezusa, nie tylko podziwiali tych, którzy doświadczają Jego mocy, Jego obecności, ale żebyśmy też sami potrafili przyjmować to, co Jezus dla nas przygotował. Amen.